No hej, w kolejnej części, w kolejniutkiej części, o, zobaczcie, kozak na łące, ale to nie to wam chciałem pokazać, ja wam chciałem pokazać wam co innego, coś bardzo fajnego, w dużej ilości, tak jak to powinno u mnie na terenie być. Zobaczcie, dwa koźlarze. Tu po środku był jeszcze jeden, ale są tak małe, że trzeba ręko poklepać, czy gdzieś w okolicy nie ma kolejnych. O, zdrowiutki, jest jeden, jest drugi, szukamy dalej koźlarzy, jakich by tu nie było, ale są, zobaczcie, tak właśnie u mnie rosną koźlarze, kupię po kilka sztuk, tego już nie będę brał, ale te pożyczymy. O. Robaczywy. Tego weźmiemy, tego pyk, korzenie, o, jest kolejny. Jest kolejny, zobaczywy. Co, idziemy dalej szukać? Idziemy. Bo to nie wszystkie. To nie wszystkie były. Bo gdzieś mi tutaj się mignęły jeszcze. Kilka sztuk, o, zobaczcie, o, jest maluch, ale pewnie robaczywy, może być, robaczywy, nie bierzemy, dobry. Teraz już się pogubiłem, a tutaj zadławiłem się komarem. O, jest kolejny, ale robaczywy. Dobra, jedna dziurka, to tam nie będziemy przeżywali jedną dziurą. Tu jeszcze jest dwa, ale tego zostawiamy, tego bierzemy. Jest i mamy tyle, szukamy, może wy gdzieś znajdziecie, jak to bywa nieraz na filmach. O, zobaczcie, są dwa kolejne, ale piękne, będzie bal. Zobaczcie ile można trafić po weekendzie, bo ludzie wszędzie nie chodzą, nawet nie wiedzą, że są takie grzyby jak tutaj. O, i poszedł. O, zobaczcie, jaka piękna rodzinka koźlarzy, kolejny. Zobaczcie, jest kolejny. Cała piękna rodzinka. O. Cała piękna rodzinka koźlarzy. Ale bym ominął. Jest pięknie, jest grzybowo. Jest cudownie. Zobaczcie. Dobra, to by było 5 minut prawie. Zobaczymy się w kolejnej części. Trzymajcie się, hej. Jeszcze wam, o, pokażę malutkie koźlarze w koło. Pięknie sobie rosną. Dobra, na razie. Trzymajcie się, hej.